Witam Państwa ponownie. Często mówi się o tym, jak ważne jest znalezienie właściwej drogi. To prawda, ale jeśli pójdziesz nią w niewłaściwym kierunku, będzie to długa droga, niekoniecznie prowadząca do celu. Mogłoby się wydawać, że bohater naszej dzisiejszej historii wchodził w dorosłe życie drogą jak najbardziej właściwą. Ciężko pracował, bardzo chciał być porządnym człowiekiem, a jednak nie znał kierunku, dopóki jego serce, umysł i życie nie zostały wyzwolone. Jesteś pijany, nie możesz prowadzić. Daj mi te kluczyki. A ty to niby nie. Przyganiał kocioł garnkowi. Tak w ogóle to po co my tam jedziemy? Zobaczysz, zobaczysz. Dobrze, że chociaż przestało padać. Uważaj, uważaj! Nie! Urodziłem się w 1930 roku, podczas potężnej burzy śnieżnej, którą wszyscy wspominali jeszcze po wielu latach. Byłem trzecim synem w rodzinie. Mój najstarszy brat chorował na zanik mięśni i przez całe życie zamiast chodzić musiał pełzać. Mieszkaliśmy w Mason w stanie Iowa. Ojciec, żeby wyżywić rodzinę, chorował na dwóch etatach. Jednego dnia prowadził ciężarówkę, drugiego pracował jako strażak. Nigdy nie mieliśmy samochodu, więc codziennie, niezależnie od pogody, musiał iść piechotą 2 mile. To był okres wielkiego kryzysu i tata był szczęśliwy, że w ogóle może pracować. Każdego ranka budził mnie odgłos rusztowania węgla w piecyku, podczas gdy mama przygotowywała śniadanie. Jedzcie płatki, chłopcy. Musicie mieć dużo siły. Niech się ciepło ubiorą, Flo. Straszne dzisiaj mrozisko. Ostatnim razem, jak było tak zimno, chcieli wrócić do domu. Musiałam zamknąć drzwi na klucz. Chłopcy, idziecie do szkoły, jasne? Jak pójdziecie szybko, to się zagrzejecie. Tato... Żadnych ale. Macie słuchać matki, a jak nie, to porozmawiamy w drewutni, jak wrócę. Byłem znacznie wolniejszy niż inne dzieciaki, ale się starałem. W drugiej klasie zacząłem mieć problemy z czytaniem i na rok przenieśli mnie do szkoły specjalnej, dzięki czemu później, jak wróciłem, byłem w tej samej klasie, co mój młodszy brat Marvin. W niedzielę rano dłużej wylegiwaliśmy się na tapczanie, podczas gdy ojciec czytał nam jakieś zabawne kawałki. Rodzice posyłali nas do szkółki niedzielnej, gdzie dostałem Biblię i nauczyłem się, że w kościele należy siedzieć cichutko. Ale w naszym domu Bóg był nieobecny. W czasie II wojny światowej tata chciał wstąpić do wojska, ale go nie przyjęli, bo jako strażak był potrzebny na miejscu. Każdy w miasteczku, jak mógł, starał się wesprzeć naszą armię. To na pewno żelazo. Inaczej by tak nie zardzewiało. No dobra, już nam wystarczy. Jedziemy na złomowisko. Założę się, że zrobią z tego czołg. Albo samolot. Najlepiej bombowiec. Wdrapiemy się na kurnik Henry'ego i zrobimy bombardowanie, co? Bomby to będą zgniłe jabłka. Super. A kury będą wrogami. Pokażemy im, co to znaczy z nami zadzierać. Ach, nie mogę się doczekać, kiedy mnie wezmą do wojska. Przeprowadziliśmy się na południe, blisko torów kolejowych i my, dzieciaki, często skracałyśmy sobie drogę przechodząc między albo pod stojącymi tam wagonami. Któregoś dnia pociąg ruszył w momencie, kiedy wyczołgiwałem się spod kół. Nigdy więcej tego nie robiłem, ale też nawet do głowy mi nie przyszło, że to Bóg mnie wtedy zachował. To był ostatni rok wojny. Niedługo potem zauważyłem, że mój brat zaczął później wracać do domu w piątkowe wieczory. Marvin? Jest po północy, a mecz skończył się o 7. Gdzie byłeś? Wyskoczyłem z kumplami na piwo. Tata ci mówił, że masz skończyć z piciem. Nie dowie się. Poszliśmy później na cmentarz napić się wody z kranu, żeby trochę wytrzeźwieć. Ja też kiedyś spróbowałem. Razem z Gordonem kupiliśmy 6-opak, siedliśmy pod nasypem kolejowym i wypiliśmy wszystko. Nigdy się tak podle nie czułem. Wszystko wyżygałeś. Musisz, bracie, trenować tak długo, aż przywykniesz. Jak będziesz pił, to w życiu nie zostaniesz wielkim bejsbolistą. Cię tam, ja nie jestem alkoholikiem. A zresztą tata też kiedyś pił, a teraz wszystko jest w porządku.
A jednak alkohol zniszczył karierę Marwina. Mniej więcej w tym samym czasie u starszego brata pojawiły się problemy z mięśniami, ale lekarze nie umieli zdiagnozować tej choroby. Dopiero parę lat później została nazwana dystrofią mięśni. Chorowali na nią obaj moi bracia. W wieku 17 lat, byłem wtedy w drugiej klasie szkoły średniej, zacząłem poważnie myśleć o swojej przyszłości. Więc chcesz wstąpić do straży miejskiej? Tak, ale musisz podpisać zgodę. A co ze szkołą? Chyba nie zamierzasz jej rzucić. Ale skąd? Tych zajęć wcale nie jest tak dużo. Latem obóz szkoleniowy, a potem ćwiczenia tylko raz w miesiącu. To wszystko. To w takim razie nie widzę przeszkód, Ryszard. Dzięki, tato. A nie myślałeś, żeby zostać strażakiem, synu? Może kiedyś. Teraz chcę się dostać do wojska. Zawsze o tym marzyłem. Podczas dwutygodniowego obozu w forcie Riley w Kansas zacząłem pić piwo i wódkę. Po skończeniu szkoły zgłosiłem się do czynnej służby. 3 tygodnie później, w trakcie szkolenia podstawowego, wybuchła wojna w Korei i mój brat Marvin wstąpił do Marines. A ja, zamiast pojechać na front, pomagałem w szkoleniu rekrutów. Później zostałem przerzucony do Fortu Custer w Michigan. Razem z kumplem często wypuszczaliśmy się do Chicago, jego rodzinnego miasta. No, jak ci się podoba Chicago, Richard? Jest wielkie, no i zasługuje na swoją nazwę. To rzeczywiście wietrzne miasto, naprawdę nieźle tu dmucha. No, nie to, co ta twoja mieścina z 30 tysiącami. No, stary, tu się coś dzieje. O, USO Club, chodź, wejdziemy. A może zostaniemy tu na noc? No coś ty, po drugiej stronie ulicy jest taka misja, gdzie można przenocować za darmo. Misja? Tak, no wiesz, dla bezdomnych, Pacific Garden Mission. Słuchaj, nie jestem aż tak wymagający. Mają tam pokoje specjalnie dla żołnierzy na służbie. Wszystko za darmo, tylko pewnie będziesz też musiał posłuchać kazania. Ponieważ w garnizonie zwykle mieliśmy nocną służbę, w ciągu dnia często razem piliśmy i chodziliśmy na kręgle. Któregoś dnia pojechałem do Chicago i nie miałem gdzie przenocować. Poszedłem więc do Pacific Garden Mission. Kilka dni później opowiedziałem o tym koledze. Serio? Poszedłeś tam? No i jak było? Bardzo czysto. Mają prysznicę, pokój wypoczynkowy i specjalne sypialnie dla żołnierzy. Było ich tam już ze 20. Dali nam porządne śniadanie, a jak jedliśmy, pastor mówił kazanie. Potem podchodził do stolików i rozmawiał z każdym osobiście. A nie mówiłem, że będzie kazanie? Było głównie na temat grzechu i o tym, że bez Jezusa jesteśmy zgubieni. Dobra, dobra, nie opowiadaj mi tych bzdur. Dość się już tego nasłuchałem. Ta misja to niezła sprawa dla facetów w wojsku, Frank. To, o czym on mówił, no, wiesz, zrobiło na mnie wrażenie. Ledwie wróciłem ze świątecznego urlopu, kiedy dostałem rozkaz wyjazdu do Korei. Pojechałem pociągiem do Seattle, a tam spotkałem wielu dawnych znajomych. W Japonii będzie świetnie, mówię ci, Richard. Na pewno będzie inaczej. Jeszcze nigdy nie wyjeżdżałem poza Stany. Aha, gejsze, sake. Jazda lewą stroną, będzie super zabawa. I pomyśleć, że jeszcze parę lat temu byliśmy wrogami. Pewnie dostaniemy przydział do jakiejś roboty biurowej i będziemy mogli zwiedzać Japonię tak jak Chicago. Wojsko to naprawdę świetna sprawa. A jak? W marcu 1952 roku wypłynęliśmy do Yokohamy. Większość drogi przechorowałem. Kiedy po paru tygodniach dopłynęliśmy do celu, dostałem od armii nowiuteńki karabin M1 Garand i kolejnym transportowcem wysłano mnie do Korei. Dopływając do wybrzeży w Incheon, mijaliśmy inny statek załadowany Marines, który kierował się w stronę domu. Nie miałem pojęcia, że wśród nich jest mój brat Marvin. Do linii frontu dowieziono nas pociągiem. Ja jechałem na wagonie platformie należącej do kompanii artylerii ciężkiej 14 pułku. Byłem odpowiedzialny za przygotowanie danych o terenie i zasięgu ostrzału i przekazywanie ich artylerzyście. Któregoś dnia bezmyślnie z papierosem w ustach wskoczyłem do dołu, w którym znajdował się skład materiałów wybuchowych. Kiedy indziej mieliśmy niewypał, a ja musiałem złapać pocisk, który mógłby eksplodować, gdybym go upuścił. W czerwcu zadzwonił mój kumpel Frank. Cześć, Richard. No jak ci leci?
Staram się jakoś przeżyć. A co u ciebie? A ja mam świetną służbę. Codziennie pół dnia w kantynie. Ty to masz szczęście, a ja tu siedzę w błocie. A nie ogłuchłeś jeszcze od moździerzy? Prawie. Na okrągło osłaniamy piechotę. No, ktoś musi to robić. Najgorsza jest nocna warta. A często? Co noc, przynajmniej godzinę. Nigdy nie wiadomo, kiedy komuchy zaatakują. Muszę kończyć. Rozkaz do ataku. Stanowiliśmy główną linię oporu, stawiając czoło Chińczykom i Koreańczykom z północy, co i rusz było więc gorąco. Będąc tak blisko śmierci, powinienem był myśleć więcej o swojej duszy, jednak myślałem tylko o tym, jak wyjść z tego żywy. Byłem 7000 mil od domu i wydawało mi się, że już nigdy nie zobaczę rodziny. Pod koniec sierpnia 1952 roku mój ojciec miał atak serca, dostałem więc urlop. Najpierw około 60 mil jechałem otwartym jeepem w gwałtownej ulewie, potem leciałem samolotem C-54 przez ocean. 4 dni później byłem już w domu. Kiedy tato poczuł się lepiej, ponownie zgłosiłem się do służby, ale zamiast z powrotem do Korei wysłali mnie do fortu Ord w Kalifornii, gdzie zaprzyjaźniłem się z pewnym gościem z Iowa, który miał wielki wpływ na moje życie. Jak się czuje twój ojciec, Richard? Wrócił już do pracy. Cieszę się. Słuchaj, Jim, może wyskoczysz z nami wieczorem na piwo? Wieczorem mam studium biblijne. Czytasz Biblię? Tak. Może zajrzałbyś kiedyś do nas? Jak się przyjąłem do wojska, poszedłem do kaplicy na kazanie i dostałem Biblię, ale niewiele z niej rozumiem. Jak będziesz chciał, chętnie z tobą o tym pogadam. Drugi żołnierz, z którym się zaprzyjaźniłem, był całkiem inny niż Jim. Pewnego dnia zaproponował mi wypad do przystani rybackiej w Monterey. Wyjechaliśmy zaraz po służbie. Zjedliśmy obiad, a potem ruszyliśmy do baru. Moore, musisz jeszcze spróbować tej irlandzkiej whisky. Naprawdę? Koniecznie. No, jednym łykiem do dna. Ogień w gębie! A ty wiesz co? Ja mam świetny pomysł. Rzućmy wojsko i pojedźmy do Salinas. Brzmi nieźle. No, jedźmy. Ale najpierw zadzwonię do sierżanta i powiem mu, że już nigdy nie wrócimy. Długo trwało, zanim udało nam się zlokalizować sierżanta. W końcu kumpel powiedział mu o naszych planach i nie czekając na odpowiedź, odwiesił słuchawkę. Nad ranem, zalani w trupa, wylądowaliśmy w noclegowni. Kiedy doszliśmy do siebie, nie pamiętaliśmy już o naszych radykalnych planach i wróciliśmy do fortu Ord. Przebrałem się i jak gdyby nigdy nic, zgłosiłem gotowość do służby. Sierżant nie był zachwycony. No i co, idziecie do paki? A to wygląda. Ale był wściekły, nie miałem pojęcia dlaczego. No więc mnie oświecił. No słyszałem, że wyciągnęliście go z łóżka do telefonu o 3 nad ranem. To nie był mój pomysł. Kumpel się spił i zadzwonił do dyżurki, a oni poszli go obudzić. Długo trwało, ale w końcu przywlókł się do telefonu. Dziwi się, że nie był szczęśliwy. Mam przechlapane, Jim. Nie przejmuj się, Richard. Przejdzie mu, jak zobaczy, że się starasz i że jesteś trzeźwy. Jim nigdy na siłę nie wciskał mi Jezusa. Po prostu był przyjacielem. Moja sytuacja ustabilizowała się na tyle, że mogłem z honorem odejść z wojska i wrócić do domu w Iowa. Już w pierwszym tygodniu policja zgarnęła mnie pijanego z chodnika i wsadziła na noc do celi. Rok później mój ojciec dostał drugiego zawału serca i umarł. Razem z bratem oglądaliśmy w domu telewizję, kiedy zadzwoniła ciotka i powiedziała nam o tym. Byliśmy załamani. Nie umiałem sobie poradzić z jego odejściem i zacząłem pić jeszcze więcej. Właśnie wtedy, wracając z kumplem z jakiejś imprezy, spowodowaliśmy czołowe zderzenie, po którym wylądowałem w areszcie. Wyszedłem, bo mama wpłaciła kaucję. Chłopczyk obudził się ze śpiączki, ale nawet to nie było w stanie wyrwać mnie z poczucia beznadziei. Dalej chodzisz do szkoły wojskowej, Bill? Nie, odpuściłem sobie. Za dużo imprez. Nie wyrabiam. Życie jest krótkie. Trzeba się nim cieszyć. Wiem coś o tym. Mój ojciec miał tylko 46 lat.
Chyba pójdę do lotnictwa. Po co? Muszę się stąd wyrwać. Mama ciągle wypomina mi ten wypadek. Po pijaku. Myślałem, że chcesz się ożenić z Beckiem. W życiu. Dowiedziałem się, że ona chodziła z każdym facetem w mieście. Komu potrzebna taka żona? Nie wyjeżdżaj, Richard, bo z kim ja się wtedy napiję? Pokłóciłem się z mamą i powiedziałem jej parę niepotrzebnych słów, a potem zaciągnąłem się do lotnictwa. Po przeszkoleniu na operatora radaru wysłali mnie do Gettysburga w południowej Dakocie. To był istny koniec świata. W okolicy mieszkało mniej niż 2000 ludzi i poza piciem nie było nic do roboty. Pewnej styczniowej nocy razem z paroma kumplami pojechaliśmy do Pierre, stolicy stanu. Jechaliśmy za samochodem pełnym dziewczyn. Zjeżdżają na pobocze. Opuść szybę. Dawaj, dawaj. Chodźcie do nas. Albo my do was. Kto prowadzi? Ja. Tak poznałem Barbarę. Pojechaliśmy do zapory na rzece, gdzie siedzieliśmy i rozmawialiśmy prawie przez całą noc. W następnym tygodniu zadzwoniłem i umówiliśmy się na randkę. Żegnaliśmy się na schodkach z tyłu jej domu. Zastanawiałam się, czy jeszcze cię kiedyś zobaczę. Z powodu tego jednego pocałunku? Cieszę się, że cię poznałam. Co twoja mama powiedziała, jak wróciłaś? No, była trochę zdenerwowana, że tak późno. Wiem, że może trochę cię to zaskoczy, ale... Zakochałem się w tobie. I ja też cię kocham, Richard. Chcesz ze mną chodzić? Tak na serio? Chcę. Ponieważ byliśmy oddaleni od siebie o 60 mil, często pisaliśmy listy i Barbara zaczęła pisać mi o Jezusie. O tym, że On mnie kocha, że za mnie umarł. Nic z tego nie rozumiałem. Jak tylko przyjechałem do niej, zabrała mnie do maleńkiego kościółka i przedstawiła pastorowi, który powiedział: przypuszczam, że często będziemy cię tu widywali. Pomyślałem sobie wtedy: no i tu się mylisz. Kilka tygodni później Barbara przyjechała do mojej bazy. W samochodzie, w którym siedziało jeszcze czterech innych gości, powiedziałem: Barbara, byłabyś wspaniałą żoną. Wyjdziesz za mnie? Tylko zachichotała, ale chwilę później mogliśmy porozmawiać. Richard, powinieneś przyjąć Jezusa. W mojej rodzinie nikt nigdy nie mówił o Bogu. Nigdy nie chodziłeś do kościoła? Tak, jak miałem 12 lat czy coś koło tego. Ale tego, o czym ty teraz mówisz, nigdy nie słyszałem. Ale to prawda, Richard. Biblia mówi, że wszyscy jesteśmy grzesznikami i potrzebujemy zbawienia. Nie ma innej możliwości, żeby stanąć przed Bogiem, bo musimy być czyści i święci. A czy ty sam możesz siebie oczyścić i uświęcić? Nie sądzę. Nikt tego nie potrafi. I właśnie dlatego Bóg posłał swojego Syna Jezusa, żeby nas zbawił. Nie wiedziałem, że muszę być zbawiony. Richard, jeśli twoje imię nie jest wpisane do Księgi Życia Baranka, nie pójdziesz do nieba. Księga Życia Baranka? Biblia mówi, że Jezus jest barankiem Bożym, który gładzi grzechy świata. Kiedy przyjmujesz Go jako swego Zbawiciela, On wymazuje twoje grzechy i twoje imię zostaje wpisane do Jego Księgi Życia. Ale to ty musisz podjąć decyzję, że tego chcesz. Muszę to sobie poukładać. Kiedyś w radiu słyszałem, jak jakiś pastor mówił o podejmowaniu decyzji dla Jezusa Chrystusa. Zastanawiałem się, o co mu chodzi. W objawieniu świętego Jana Biblia mówi, że nie możesz wejść do nieba, jeśli twoje imię nie jest wpisane do Księgi Życia Baranka. A to dzieje się wtedy, kiedy wyznajesz swoje grzechy, żałujesz za nie i prosisz Jezusa, żeby cię zbawił. Coś mi się zdaje, że chyba nie całkiem rozumiem. Pójdziesz ze mną do kościoła w niedzielę? Nie, nie mam ochoty. Proszę cię, Richard. Barbara, to nie dla mnie. To znaczy, że nie możemy być razem. Nie mów tak. Chcę się z tobą ożenić. Ale ja nie mogę za ciebie wyjść, jeśli nie jesteś chrześcijaninem. Chodź ze mną do kościoła. Było mi jej żal,
bo zaczęła płakać, więc w końcu się zgodziłem. Odtąd zawsze, kiedy ją odwiedzałem, chodziliśmy do kościoła, a przesłanie, które tam słyszałem, powoli zaczęło przenikać do mojego serca. Nie miałem pojęcia, co znaczy świadomość grzechu, ale którejś niedzieli, po kazaniu, przypomniałem sobie, jak potraktowałem matkę i jak bardzo źle się z tym czułem. Jej kościół był bardzo mały, zaledwie 12 osób, ale lubiłem słuchać tam pieśni śpiewanych z widocznym na twarzach przejęciem i zaangażowaniem. Przyjacielu, jesteś pewien, że wyczytają z księgi twoje imię? Nie można się jakoś chyłkiem przemycić do nieba. Jeśli masz nadzieję, że jesteś wystarczająco dobry, to się mylisz. Jest tylko jedna droga gwarantująca miejsce w chwale. Przez krzyż na Golgocie, gdzie krew Jezusa oczyszcza cię z grzechu. Biblia mówi, że wszyscy zgrzeszyliśmy i brak nam chwały Bożej. Ale Bóg przygotował odkupienie. List do Rzymian, rozdział 5, wiersz 8 mówi: Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy jeszcze byliśmy grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Szatan nie chce, żebyś uwierzył, że Jezus jest Zbawicielem świata, jedyną drogą do przebywania w obecności Boga. Ale Jezus powiedział: ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca, jak tylko przeze mnie. On jest drogą do nieba. Nie ma innej drogi. W objawieniu świętego Jana, rozdział 1, wiersz 18, Jezus mówi: ja żyję. Byłem umarły, lecz oto żyję na wieki wieków i mam klucze śmierci i piekła. Czy znasz Jezusa jako swego Zbawiciela? Musisz zdecydować, bo to jest kwestia nieba albo piekła. Pozwól, żeby Jezus cię poprowadził. Przyjdź i oddaj mu swoje serce. Roztrzęsiony, żałując za swoje grzechy, podszedłem do ołtarza. Modliłem się i oddałem swoje życie Jezusowi. Moje życie, które pełne było pijaństwa i beznadziei, nareszcie nabrało znaczenia. Wciąż byłem w kontakcie z moim przyjacielem z wojska, Jimem, i już nie mogłem się doczekać, kiedy mu o wszystkim opowiem. Jesteś zbawiony, Richard? To wspaniała wiadomość. Wiesz, dobrze jest być wolnym od grzechu i żyć życiem, którego nie musisz się wstydzić. Jeśli Syn was wyswobodzi, prawdziwie wolnymi będziecie. Możesz to powtórzyć. Przestałem pić i właśnie rzuciłem palenie. Ale ty nie wiesz, co to znaczy. Sam nigdy tego nie robiłeś. Ale myślę, że kiedy masz Jezusa, to wcale nie jest takie trudne. On daje ci siłę, żeby odeprzeć pokusy. Niedługo się żenię. Oho, jak ma na imię? Barbara. To ona pomogła mi poznać Jezusa. Dzięki Bogu. Wiesz, nie byłem pewny, czy dojdzie do tego w twoim życiu, ale dzięki Bogu, że tak się stało. Kilka tygodni później wzięliśmy ślub. Podczas mojej służby urodziło się nam dwóch synów, a kiedy wyszedłem z wojska, kraj dotknęła recesja i bardzo trudno było znaleźć pracę. Osiedliśmy w Sioux Falls, gdzie urodziła nam się córeczka i gdzie dostałem posadę dozorcy w szpitalu. Czas próby wciąż jeszcze był przede mną. Jak ci dzisiaj poszło, kochanie? Lekarz mnie wezwał, bo są już wyniki badań. No i? Mam dystrofię mięśni, typu obręczowo-kończynowego. To jest dziedziczne. To jest to, na co chorują twoi bracia? Tak. Nie jestem zaskoczona, kochanie. Ja też nie. Spodziewałem się tego, jak tylko zacząłem mieć problemy z chodzeniem po schodach. Nie możesz dalej pracować jako dozorca. Co my zrobimy? Postaram się o rentę wojskową. Może skończę jakiś kurs. Niezależnie, co się wydarzy, Pan Bóg nam pomoże. Przez 2 lata uczyłem się w szkole biznesu, a potem pracowałem w administracji państwowej. Ze względu na moją chorobę, a potem kalectwo, w wieku 55 lat przeszedłem na emeryturę. 4 lata później przeszedłem operację na otwartym sercu. W każdej z tych trudnych chwil Pan, jak zawsze, był ze mną. Dzisiaj, w wieku 71 lat, chociaż poruszam się na wózku, prowadzę jeszcze zajęcia biblijne dla młodzieży. Udzielam się też w naszym Narodowym Centrum Modlitwy. Jestem żyjącym dowodem na słowa z 2 listu do Koryntian, rozdział 5, wiersz 17. Tak tedy, jeśli ktoś jest w Chrystusie, jest nowym stworzeniem. Stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe.